Cześć, z tej strony Mike, witam Was w materiale poradnikowym. Zanim powiem, co Was czeka tutaj w tym materiale, to proszę suba, komentarz, łapkę w górę. Może nie tym razem dla mnie, ale dla uczestnika tego materiału, który dał od siebie swoją wiedzę, nagrał ciekawy materiał i będzie chciał się z Wami podzielić jego spostrzeżeniami na temat, tak jak widzicie w tytule, sportu hokejowego. W sensie, jak grać. Obiecałem Wam serię poradnikową i ją kontynuuję. Tak samo jak kiedyś powiedziałem, że ten serwis podziemnetypy.com tworzę właśnie dlatego, żeby zrzeszyć tutaj pełną grupę osób, którzy znają się na jakimś sporcie, na jakiejś chociaż dyscyplinie albo lidze. Tak na przykład ja typuję Holandię. Głównie w tym się specjalizuję, inne rzeczy. Nie mam aż tyle czasu oczywiście, żeby wszystkiego śledzić, bo nie da się fizycznie tego zrobić, więc no, serwis podziemnetypy.com ma taką właśnie ideę, żeby zrzeszyć ludzi, dla dobrych ludzi w swoim fachu. Dla jednych będzie to serwis po to, żeby sobie założyć konto, potypować, pobawić się, mieć swoje statystyki w jednym miejscu, no i to macie for free, lub śledzenie jakichś po prostu typerów darmowych lub nawet płatnych, bo oni też mają sekcję darmową. A dla drugich będzie to okazja, aby właśnie tutaj coś na serwisie własnego potworzyć, potypować, sprzedać swoją wiedzę, więc wybić się być może, bo za jakiś czas, za rok może te nasze zasięgi będą znacznie więcej. Takie mamy ciche plany i taki potencjał. No ja w serwis zainwestowałem już dobrych kilkadziesiąt tysięcy, to kwota jest spora. Nie wiem, czy on kiedykolwiek mi się zwróci, ale widzę tutaj w tym serwisie takie poboczne ujście, gdzie jest taką realizacją trochę mojej pasji, trochę mojego takiego założenia, że nawet jeżeli ten serwis nie wybije się na taki poziom, który po prostu bym chciał, no bo on opiera się w zasadzie tutaj zarobkowo w większości na tym, że są dobrzy typerzy, a nie jest łatwo takich wyłowić, no to zawsze, powiedzmy, będą takie jednostki, które tak na przykład, jak macie na przykładzie Wizjona, który robi bardzo fajny wynik i tutaj z takim typerem można pograć i pobocznie, rykoszetem też jakiś zysk sobie zbudować. No to mówię tutaj w kontekście moim, gdzie ja zainwestowałem w ten serwis, ale kilku typerów naprawdę już przetestowałem i świadomie mogę powiedzieć, że robią bardzo dobrą robotę, więc jeżeli oglądasz ten materiał pierwszy raz i czujesz się dobry w jakimś sporcie, to po prostu napisz do nas, porozmawiamy, gdzie typowałeś, co robiłeś, jaką masz po prostu wiedzę i być może tutaj wystartujesz też jako ten typer, który ma okazję zarobić na własnej wiedzy, więc krótkim takim wstępem powiem, że w tym odcinku, no nie jest może taki to pierwszy premierowy odcinek, bo był tutaj odcinek z Mendosem ze sportu, był tutaj o koszykówce, gdzie tutaj pomagał mi Bub 92 w tym materiale, tam głównie NBA, więc będę chciał powielać taką serię, oczywiście to zależy od Was, czy będziecie chcieli na przykład nagrać taki materiał, albo coś powiedzieć o sobie więcej. Tutaj jeden z typerów zaraz Wam pokażę, no Bartek zaraz też się przedstawi, tylko pokażę Wam jego profil. Bartek napisał do mnie, porozmawialiśmy chwilę o hokeju, no ja się nie znam na hokeju, więc nie jest mi łatwo wszystko zweryfikować, ale z tego co widzę, Bartek rozmawia sensownie. To za tym się przekonacie na filmie, ma jakąś po prostu wiedzę i pasję na temat hokeja, no i stwierdził, że też fajną po prostu dla niego promocją będzie, a jak nagra materiał, który też pewne rzeczy da Wam pogląd na sprawę odnośnie hokeja. To jest profil Bartka, typer Jastrzyk, to możecie sobie go znaleźć. Bartek typował wcześniej jako typer darmowy, tu ma statystyki darmowych typów, no to jest 152 typy, 9,66. Nie jest jeszcze to jakaś wielka próba, ale jest bardzo duży potencjał, no i tutaj myślę, że będzie tutaj Bartek szedł dobrą drogą po tym, co rozmawialiśmy, co nagrał w filmie. I Bartek powie za moment tutaj więcej coś o sobie. Zna się na hokeju, ma pewne ligi, nawet z hokeja, który lubi obserwować. Jest hokej czeski, bodajże fiński, jeżeli dobrze zapamiętałem. Więc nawet ja oglądając taki film tutaj widzę pewne ciekawe rzeczy. Na takie rzeczy to właśnie wychodzą często od osób, które bardzo wnikliwie obserwują dany sport, bo jak ja często Wam mówię na przykład o lidze holenderskiej, ta drużyna zagra na sztucznej murawie, na przykład jak będziemy mieć dyskusję z Heraklesem, ze Spartą Rotterdam i to się przekłada na typy, na handicapy, które gramy właśnie na underdogów, no to są takie obserwacje sportów. Bartek tutaj jak nagrał film, to też pokazał, na co zwrócić uwagę, na jakie drużyny, tam będziecie mieli trochę o karach, będziecie mieli trochę
o overach, underach, gdzie warto, co nie warto, ale to jest taki przedsmak tego, więc jeżeli tutaj ja bym miał dodać coś o siebie, no to Bartek tutaj będzie typował na podziemnetypy.com, będzie wrzucał typy darmowe i również płatne. Te płatne mają być oczywiście bardziej wyselekcjonowane i no, z większą dozą prawdopodobieństwa według typera. Jeszcze tutaj z Bartkiem jak rozmawiałem, jeżeli wam się spodoba taka seria, czy ten odcinek, no to oczywiście napiszcie komentarz, żeby też Bartek widział, że jest spoko, że podoba wam się i Bartek mi po prostu powiedział, iż będziemy sobie też próbować grać jakimiś kuponami, bo jak wiecie, na podziemnych typach jeszcze nie ma sekcji ACO, a nawet jak ona się pojawi, no to też nie będzie dostosowana też pod takie polskie warunki, no bo tutaj się nie nałożą nam promocje na jednym czy na drugim booku. Więc takie kupony możemy sobie tutaj wrzucać jeszcze na YouTube, tutaj u mnie na kanale, czy po prostu na Telegram. Jak Bartek będzie chciał to robić, no to ja to wam będę wrzucał. Tylko to zależy od was, więc dajcie łapkę w górę, napiszcie, że tak, spoko, żeby też Bartek widział, że chcecie tutaj takich kuponów. Zobaczymy sobie, jak to dalej pójdzie, więc jeżeli spodoba wam się idea tych właśnie poradników o danym sporcie, o danej po prostu dziedzinie czy lidze, to ja będę coś takiego wrzucał. Moją rolą jest tutaj też tych najlepszych typerów jakby promować, bo jeżeli widzę, że ktoś robi fajne statystyki, a serwis, jak ktoś nie wie, ma weryfikację. Weryfikacją jest automat, który nam synchronizuje się automatycznie z międzynarodowym serwisem, który rozlicza te typy, więc nie ma mowy tutaj o żadnym przekłamaniu. Gdy się automat czasem pomyli, to oczywiście też można zgłosić typ, więc jest to bardzo dobrze działający schemat. No więc myślę, że to tyle, że powiedziałem większość. I jeszcze raz powtórzę, gdy ktoś z was tutaj obejrzy ten odcinek, spodoba mu się koncepcja, zna się na przykład, nie wiem, na baseballu, na krykiecie, chociaż to są bardzo popularne sporty, tylko nie u nas, albo nawet na futsalu, taką mamy sekcję, ona świeci pustkami, to zapraszam do kontaktu. Chcecie się podzielić swoją wiedzą i po prostu w jakiś sposób się wypromować. Nie mówię, że ta promocja tutaj nastąpi tu i teraz, wielkie boom, ale kto wie, co będzie za rok, bo plany mamy grube, więc jest to pewnie łatwiejsza odskocznia zaistnieć tutaj na serwisie podziemne typy, niż zaczynać wszystko od zera, bo początki są trudne, więc co mówię, 4 lata prowadzę kanał i dalej, zobaczcie, tych subskrypcji wcale nie ma jakoś wiele i wyświetlenia też nie są jakieś huczne. Dobra, ja zwykle dużo gadam, wiecie, o co mi chodzi. Życzę wam wszystkich zielonych typów, no i posłuchajmy, co Bartek ma do powiedzenia w sprawie swojemu typowania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzięki i do usłyszenia ze mną w typach weekendowych. Cześć. Cześć, z tej strony Bartek. W serwisie Podziemne Typy działam pod nickiem Jastrzy. Typuję od około 2 miesięcy na panelu darmowym i od kilku dni, w zasadzie od tygodnia mniej więcej na panelu płatnym. Tutaj możecie zobaczyć moje wyniki, jak to wygląda do tej pory. Yield na poziomie 10%, zysk 155 jednostek, na próbie około 150 typów. Tutaj tak to wygląda miesiącami, no, wrzesień to były początki, więc tutaj nawet nie ma o czym mówić. Październik, zysk około 44,7 jednostki, no to jeszcze nie był jakiś tam szał. Natomiast listopad już był bardzo fajnym miesiącem, procent wygranych 60, profit ponad 110 jednostek i na poziomie 20%. W takie wyniki będę gdzieś tam celował, być może nawet wyższe, ponieważ sezon pokojowy dopiero się rozkręca. I tak naprawdę gdzieś tam te najlepsze mecze do typowania dopiero przed nami. No też zacząłem tutaj typować jako na panelu płatnym, no ale tutaj jest próba zbyt mała, żeby cokolwiek powiedzieć. Aczkolwiek na pewno tutaj na tym panelu będę wrzucał takie najbardziej wyselekcjonowane typy. Z najlepszą informacją gdzieś tam, tak żeby po prostu przynosiły fajny zarobek. I na panelu darmowym również będę gdzieś te typy wrzucał. Coś jeszcze o mnie. Hokejem interesuję się około 12 lat. Sporo o tej dyscyplinie czytam, sporo oglądam, na tyle, na ile czas mi pozwala. Ogólnie to hokej zawsze był moją pasją, gdzieś tam, pomimo to, że w Polsce nie jest to jakaś popularna dyscyplina. Ten sport zawsze ciekawił i tak mi tak zostało do dzisiaj. I chcę spróbować właśnie tutaj na serwisie Podziemne Typy razem z Majkiem rozkręcić tą gałąź, jakby powiedzmy ten segment hokeja. I zobaczymy tak naprawdę, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie. No, wydaje mi się, że tutaj jest duże pole do popisu.
i możemy tutaj wykręcić fajne wyniki. Czyli jeszcze raz, tak jak powiedziałem, na stronie tutaj będę podawał typy tak jak podawałem, na panelu darmowym i te najlepsze na panelu płatnym. Natomiast ten film powstaje po to, żeby pokazać Wam jeszcze moje schematy, które sobie wypracowałem przez lata gry tej dyscypliny. Żeby Wam pokazać, jak fajnie można zarabiać też na innych, mniej, bardziej niszowych zakładach na hokeja. I tak. Jeśli chodzi o pierwszy segment, to tak w dużym skrócie, bo to w zasadzie trochę już zostało powiedziane, chodzi oczywiście o grę na kto wygra, kto przegra. Czy to w regulaminowym czasie gry, czy to wliczane dogrywkę i rzuty karne. Ogólnie najlepszy okres na grę tych zakładów w hokeju to jest okres końcówka sezonu zasadniczego, czyli powiedzmy w zależności od ligi, to jest różnie, druga połowa stycznia, luty, początek lutego, no mniej więcej te rejony. Później dalej mamy fazę playoff, playout, tam już mocne drużyny przeważnie eliminują te słabsze, bo tam już jest gra na 100%. Końcówki sezonów wyglądają tak, że często zespoły, które potrzebują punktów, zdobywają te punkty. Te drużyny, które ich nie potrzebują, rotują składami, nie zależy im na tych meczach i po prostu odpuszczają. No i tutaj moje zadanie, żeby takie mecze wyłapywać. Również też wchodzą w grę układy między zespołami, szczególnie na przykład dobrze znam te układy ligi czeskiej. A tutaj nie będę tego wszystkiego opowiadał, po prostu to będę gdzieś tam udowadniał swoimi typami. No i to w zasadzie tak pokrótce, no tutaj mówię, tutaj w tym segmencie to by było na tyle, tutaj tylko tak chciałem ogólnie powiedzieć, jak to wygląda. Te typy po prostu będę wrzucał tutaj na panelu płatnym i na panelu darmowym. Natomiast przejdźmy do drugiego mojego schematu, który gdzieś tam chciałbym Wam tutaj pokazać w tym filmie. I tutaj mam już przygotowane takie też, i też mam dla Was i kupony, i mniej więcej powiem co i jak, żebyście też sami mniej więcej wiedzieli, jak to grać. Chodzi mi tutaj o zakład na powyżej 3,5 bramki lub powyżej 4 w meczach hokejowych. Tutaj mam przykład ligi czeskiej, a to dlatego, że tą ligę dosyć dobrze znam i lubię. Ogólnie ten system grałem kilka lat temu innego bookmachera, który miał naprawdę rewelacyjne kursy na powyżej 3,5, jednak ten bookmacher już od około 2 lat wycofał to zdarzenie z oferty, więc niestety już nie można u tego bookmachera stawiać tego zakładu, ale jest fortuna. I tutaj w Fortunie stosuję ten system troszkę inaczej, ponieważ nie zawsze na powyżej 3,5 bramki rzadko są kursy 1,30. Tutaj akurat mamy, bo nam się łapie. A oczywiście dlaczego kurs 1,30? No dlatego, że Fortuna oferuje nam grę tutaj bez podatku w tych godzinach. Pewnie większość Was o tej promocji słyszała i wie. To jest bardzo fajna promocja, dlatego polecam z niej korzystać. Ponieważ tutaj w tych godzinach mamy grę bez podatku. Jeżeli mam mecz, gdzie na przykład tutaj Pilsno Karlowe Wary na powyżej 3,5 bramki mam kurs 1,24, ja to podbijam na powyżej 4 po kursie 1,32. Ten zakład różni się od tego jedynie tym, że przy 4 bramkach mamy zwrot, tu mamy wygraną, ale w dłuższej perspektywie zdecydowanie bardziej opłacalne jest granie tych kursów, omijając podatek, niż granie na przykład takich kursów w triplu, gdzie nam wyjdzie kurs ogólny nawet niecałe 2,0 do tego podatek. Więc tutaj jak najbardziej preferuję tą opcję. Szukamy takich meczy, gdzie to można zastosować. Tutaj jest podobna sytuacja. Oczywiście jeżeli się zdarza tak jak tutaj na przykład, gdzie jest 3,5 bramki kurs 1,30, no to gramy oczywiście 3,5 bramki. Nie musimy wtedy podwyższać na te 4. Ale dlaczego na przykład gram tak? Już wam pokażę to na przykładzie. Tutaj mam ligę czeską i tutaj tak, wchodzimy sobie w tabelę. Jak to wygląda już tak w praktyce, gdzieś tam realnie. Realnie wygląda tak, że wchodzimy sobie powyżej, poniżej i klikamy 3,5 i ukazuje nam się taka statystyka drużyn. Jak widzimy, powiedzmy jednak na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że około 90% meczy
kończy się wynikiem powyżej 3,5 bramki, więc naprawdę nie jest trudno wybrać 3 takie mecze i zrobić z tego tripla. Tu jest przykład Ligi Czeskiej, nie będę wam wszystkich ich pokazywał, chcecie może sobie to gdzieś tam sami prześledzić. Aczkolwiek no ta czeska jest fajna do gry, fińska jest też fajna, bo jeszcze tam są kursy w miarę ok, nawet na 3,5. Szwedzka też jest fajna, tyle że z roku na rok te kursy są coraz niższe i już coraz trudniej to coś z tego wybrać. Ale tutaj jak widzicie Orebro Lexland mam tutaj wybrany taki mecz do tego tripla, który chciałem wam gdzieś tam pokazać jak najbardziej do gry. Też jest kurs, łapiemy 1.32, bo dodajemy po prostu tą linię, powiększamy z 3,5 na 4. I na przykład takiego tripla sobie gramy za 100 i oczywiście omijamy ten podatek i mamy fajny łączny kurs. A tak jak mówię, jak widzieliście, jeszcze raz pokażę, naprawdę dużo meczy kończy się tą liczbą bramek powyżej te 3,5. Oczywiście my gramy tutaj akurat 4. Ale te 4,5 też jak widzicie często wchodzi, a też się nie boimy zwrotów, jeżeli padną równo 4 bramki mamy zwrot, więc zwrot to jest, to najważniejsze jest to, że nie przegrywamy. I to naprawdę fajnie się sprawdza, nawet nie trzeba być jakimś tam znawcą hokeja, myślę, że też w lidze rosyjskiej fajnie można wyłapać takie mecze, też tylko trochę też oczywiście trzeba mieć takie obeznania, mniej więcej które drużyny jak grają. Ale że lig hokejowych nie ma aż tak dużo, a ja śledząc te ligi od kilkunastu lat potrafię mniej więcej to fajnie wyselekcjonować i takie właśnie AKO będziemy chcieli wam wrzucać, czy to jeszcze zobaczymy, czy to w filmikach na YouTubie, czy to na jakichś grupach. Może jeśli się temat fajnie zaskoczy i przyjmie, stworzymy oddzielną grupę już typowo do właśnie gry na ten hokej, bo uważam, że to jest bardzo duży potencjał i to jest bardzo fajny rynek. Jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie. Czyli to jest tak w skrócie o lidze czeskiej. Jeszcze drugi system na liczbę bramek. Chodzi mi o system tutaj na przykładzie drugiej ligi niemieckiej. I tu też zrobiłem wam taki kuponik. Te mecze są chyba w piątek wszystkie, więc spokojnie można to zagrać jeszcze bez podatku. Chodzi o zakład na poniżej 7,5 bramek. Wybrałem tu jakieś 3 mecze, 2 z drugiej ligi niemieckiej i jeden z pierwszej. No tutaj akurat drużyny są, które tutaj w ostatnim meczu są drużyny, które tych bramek dosyć dużo strzelają, aczkolwiek i tracą, aczkolwiek 7,5 to jest linia wysoka. Co wam za chwilkę pokażę. Ja tutaj sobie wybrałem jakieś kilka meczy. Jak widzicie te kursy na poniżej 7,5 są fajne. Zdarzają się nawet rzadko poniżej 1.30, do 1.41, 1.43, 1.55. Też sobie tutaj możemy, jak tam podbijaliśmy sobie ten kurs linią 4 zamiast 3,5, tu też możemy sobie podbić czasem linią 7, na powyżej 7. Przy 7 mamy zwrot, czy dokładnie 7, a też możemy sobie czasem podbić ten kurs. Tutaj na przykład w tym meczu te kursy też dosyć szybko spadają. Na przykład w ten mecz wczoraj łapałem po 1.43. Nawet mogę wam to wydaje mi się pokazać, jeśli to będzie jeśli będzie możliwość w piątek. Chodzi o mecz z Landshut Frankfurt. Już sprawdzamy, czy te kursy poleciały od wczoraj. Landshut Frankfurt, mamy ten mecz. Sprawdźmy sobie kursy. Ok, i dajemy under over i widzimy jak na poniżej już mocno lecą kursy. Widzicie, tutaj wczoraj było 1.43. Tutaj na Betfanie tak samo spada kurs. Także no to też polecam łapać dosyć szybko. Ale co chciałem pokazać, bo tutaj powiedziałem wam tylko okej, że tutaj grałem poniżej 7,5, ale dlaczego? Dlatego, że już wam pokazuję, ostatnia kolejka ligi niemieckiej była w niedzielę. To jest teoretycznie liga, w której pada sporo bramek, bramka strzelna, aczkolwiek 7,5 to jest linia tak wysoka, że rzadko jest mimo wszystko przekraczana. Więc te kursy są naprawdę według mnie interesujące, popatrzcie sobie. Mamy ligę niemiecką drugą, mamy mecz, gdzie jest 5 bramek, 3 bramki. Tutaj mamy 6 bramek, bo bramki po dogrywce czy po rzutach karnych się nie liczą. I tutaj mamy 6 bramek, czyli wszystkie mecze kończą się wynikiem poniżej 7,5 bramki. Zobaczmy sobie jeszcze tabelę. I jak to wygląda już na tak
statystycznie czysto, wygląda to następująco. Poniżej 7,5 ukazuje nam się taka tabelka. Drużyny z dołu, praktycznie wszystkie, grają na poniżej 7,5. Tutaj w środku tabeli też mamy drużyny, które grają praktycznie mecz w mecz poniżej 7,5. To naprawdę można łapać fajne kursy. Zresztą popatrzcie sobie tutaj. Mamy drużynę tutaj ostatnią na 14 meczy, raz powyżej, 13 razy poniżej. Freiburg, Kassel na 17 meczy, 2 razy powyżej, 15 razy poniżej. A kursy są tutaj po 1,40, nawet 1,50, jak sami widzicie. Czasem są też niższe oczywiście, ale nam wystarczy tam tak naprawdę takie kursy, żeby po prostu zrobić to AKO omijające podatek i mamy naprawdę tutaj fajny kurs ogólny i nawet ze skutecznością 50% robimy fajny zysk, ponieważ na przykład jak trafiamy co drugi taki kupon, tutaj omijając ten podatek, mamy naprawdę fajny zysk. Więc to jest taki drugi przykład, jeśli chodzi o liczby bramek. No też nie będę gdzieś tam się rozwodził nad innymi ligami. Mogę tak dodać, że też ciekawą ligą do gry na poniżej 7 jest druga szwajcarska, ale tutaj też są drużyny, które trzeba omijać, na przykład drużyna Schaudefo. Ona tam dużo bramek strzela, dużo traci, to też trzeba mieć jakieś tam wyczucie. Druga liga szwedzka też można trochę połapać na poniżej 7,5, aczkolwiek tu już trudniej, bo kursy są jednak przeważnie zaniżane. Ewentualnie można też próbować na poniżej 6,5 lub poniżej 7. No ale to też to jest po prostu do analizy i żeby i po prostu każdy z Was może sobie to gdzieś tam też po swojemu prześledzić. Okej, no i to w zasadzie tak pokrótce tyle, bo mówię, też nie chcę tutaj omawiać każdej ligi. To były tylko takie moje przykłady. I trzeci segment, który Wam chciałem pokazać, to omówię już tak krótko, bo też nie chcę się tutaj rozwodzić. Chodzi o te takie AKO na pewno będę gdzieś tam Wam rzucał, bo to mi idzie w zasadzie bardzo dobrze, idzie mi typowanie tego. Chodzi o grę na ilość wykluczeń w meczach Ligi Rosyjskiej, KHL oraz Ligi Czeskiej oraz Czeskiej Ekstraligi. I takie zakłady oferuje nam Fortuna. I tutaj sobie rozwijamy ten panel. Ogólnie poznajemy zakład na ilość wykluczeń, czyli ilość kar w danym meczu jest wystawiany przeważnie w dniu meczu dopiero. Tutaj poznajemy to po tym, że tutaj jeżeli mamy rozszerzenie na 49-47, to znaczy, że ten zakład jest już w ofercie na te mecze, które są dzisiaj, a na te mecze, które są jutro bądź tam jeszcze pojutrze, nie ma jeszcze tego zakładu. W lidze czeskiej przeważnie to jest szybciej wystawiane, no ale mówię, to i tak czy siak mamy czas, żeby to zagrać. I chodzi nam o zakład tak, druga drużyna ilość kar, ja to sobie wybiorę, i pierwsza drużyna, i też często gram kto więcej dwuminutowych kar, bo to też jest fajny zakład. Takie linie 2,5 są jak dla mnie bardzo fajne do gry, 3,5 tak samo, oczywiście to też zależy. Tutaj Wam pokażę taką moją jakąś tabelkę, którą sobie gdzieś tam prowadzę w ostatnich kilkunastu spotkań. Tutaj mam to, która drużyna ile kar łapie w danym meczu. Na przykład mam drużynę Kazań, którą gram mecz w mecz i mecz w mecz łapie tych kar bardzo dużo. Naprawdę te linie są ustawiane na powyżej 3,5, powyżej 4,5, już są naprawdę super kursy, czy nawet w całym meczu, a widzicie ile oni mają, jaką oni mają średnią kar. Oni łapią praktycznie w każdym meczu 5 plus kar. Tak samo Dynamo Mińsk. Bardzo dużo faulują. Dynamo Moskwa. Jokerit różnie. Na przykład drużyna, którą trzeba omijać, jest drużyna Omsk. Oni grają bardzo zachowawczy hokej i tutaj jest mało kar. I chciałem Wam tutaj pokazać jeden mecz wczoraj. Na powyżej, jeśli chodzi o te kary, o te wykluczenia. Jak on się zakończył? Wczoraj był wtorek. Chodzi o mecz Dynamo Moskwa Kazań. Ja to grałem na powyżej 9,5, po fajnych kursach prawie 3. Tutaj mniej więcej mam taki też schemat, to nie będę tego omawiał, tylko tak w skrócie. Jakie mniej więcej te kursy są na sumę w całym meczu. Mniej więcej tak wyglądają. Powyżej 8,5, powyżej 9,5, mniej więcej te kursy są tak ustawiane, w zależności też od meczu. No ale to są taki mniej więcej. I w tym meczu, ja grałem oczywiście tutaj linię over, bo grały dwie mega overowe drużyny na kary, na wykluczenia. Padło, uwaga. Tutaj mamy statystykę, 16 kar, 8 kar Dynamo Moskwa, 8 kar Kazań.
pokrywa nam wszystkie linie tak naprawdę, które, jakie byśmy nie zagrali. Takich linii nawet 6,5-7,5 na dany zespół nawet nie ma do gry. Maksymalnie jest czasem 4,5, czasem 5,5 i tam już są kursy bardzo wysokie. Przeważnie na 4,5 się kończy. No i widzicie, no i tutaj to jest właśnie ten wczorajszy mecz, to jest uzupełniłem ogólnie. Taką tabelkę tworzę na... Też nie wybiegam jakoś bardzo do tyłu, nie cofam się do, nie wiem, 50 meczów w tył i nie robię tutaj średniej, bo wiadomo, drużyny zmieniają trenerów, zmieniają styl gry. Transfery też zawodników, więc tutaj ten styl gry w trakcie sezonu się zmienia, dlatego tutaj bazuję na ostatnich maksymalnie 10 spotkaniach, robiąc sobie taką statystykę. Gdzieś tutaj sobie dodaję te najświeższe mecze, później te ostatnie gdzieś tam usuwam, żeby mieć jakiś taki obraz. No tak, mam podobne statystyki do Ligi Czeskiej. Gdzieś tam sobie to też notuję, aczkolwiek no też nie będę tutaj wszystkiego pokazywał, bo też no, i tak już to nagranie dosyć długo trwa. Ale to tak pokrótce. I co też wam chciałem pokazać, na przykład taki mecz, który jest w piątek. Gra drużyna Omska, drużyna Kazania. Omsk, mówiłem, żeby ten mecz, tutaj jest bardzo underowa drużyna, jeśli chodzi o kary. Kazań, mega overowa. Nie wiem, jaki tu będzie wystawiony kurs, podejrzewam, że Bugmacher wystawi ten kurs nisko. Aczkolwiek ja na pewno tu będę grał, że drużyna z Kazania złapie więcej kar niż drużyna z Omska. Więc tutaj, nie wiem, podejrzewam, że kurs będzie w granicach 1,4, może 1,5. Jeśli będzie wyższy, no to tym lepiej dla nas. Wydaje mi się, że taki zakład warto grać. Tak samo tutaj, dzisiaj są tylko 3 mecze. Też nie chcę, ale mówię, te linie 2,5 to są niskie linie, 3,5 też są często, bardzo często do gry. Ja takie mecze fajnie potrafię wybrać i tworzyć takie AKO, tylko mówię, no dzisiaj akurat jest dosyć mało tych meczów, więc też nie chciałem tutaj tak na wybierać na pierwszych lepszych meczy. Ale takie AKO będę właśnie, będziemy chcieli wrzucać z Majkiem gdzieś tam na grupy, czy gdzieś tam na, czy gdzieś tam na filmikach na YouTubie. Ok, i co jeszcze tutaj wam chciałem powiedzieć? No w zasadzie o tym systemie na kary to tyle. Mówię, no ja tutaj mam jakieś rozeznanie, śledzę tą Ligę Rosyjską bardzo długo, bardzo gdzieś tam dobrze ją analizuję, tak mi się wydaje, i naprawdę tutaj robię fajne kupony, czy to na single, czy to na ako, na te ilości właśnie wykluczeń. Także mówię, no i też podobnie na Ligę Czeską, więc tutaj na pewno też będzie jakieś pole do popisu i myślę, że z takich typów też będzie zadowolenie, a to jest bardzo dziki rynek i analitycy tutaj Bugmachera nie zawsze to też potrafią dobrze oszacować, bo to jest też trudne do oszacowania. I co tu jeszcze mam dla was? Jeszcze tutaj miałem, czy tak, tutaj kupony wam pokazałem na powyżej 4, jaki kupon proponuję. Te mecze są w piątek i ten jeden mecz jest w czwartek. Tutaj mam kupon na poniżej 7,5 bramek, 3 mecze z piątku. Więc to też wam proponuję sobie zagrać, oczywiście omijając podatek. I jeszcze przygotowałem dla was kupon, który wydaje mi się mega fajny na hokej, po prostu na mecze. Jeśli chodzi o mecz Litwinów o Łomuń, to tutaj powiem wam, że ja tutaj będę na pewno celował w czystą jedynkę. Ten mecz jest bodajże w piątek. Tutaj tak mamy. Jak dla mnie tutaj Litwinów jest mega faworytem. Myślę, że te kursy polecą do piątku na okolice 1,9, 1,8 może nawet. Mnie teraz kompletnie nie straszy. Litwinów gra teraz naprawdę fajnie. I według mnie tutaj będzie czysta jedynka, aczkolwiek mówię, no na takie AKO, żeby zrobić tripla, nie wrzucam kursu po 2-0, no bo no nie chcę aż tak ryzykować. Wolę sobie tam zagrać tutaj 1x. Drugi mecz Traktor Czelebińsk-Chabarowsk. Plus 2,5 na Chabarowsk, który jest w niezłej formie. Traktor ostatnio nie gra zbyt dobrze. Według mnie taki handicap po takim kursie jest bardzo fajną opcją i wydaje mi się to dosyć pewny zakład. I ostatni mecz, ten mecz jest dzisiaj o 18:30, więc nie wiem jeszcze, o której ten film wleci na kanał. Czy go zdążycie zagrać, czy nie? Ja to nagrywam o godzinie po 10, więc ten mecz jeszcze oczywiście się nie odbył. Ale tutaj spokojnie myślę, że X2 na czele, powiedz, można śmiało grać.
i no i tak jako polecam, w godzinach 16-18 można sobie zagrać po fajnym kursie. Mamy praktycznie kurs 3, więc tutaj za stówkę mamy praktycznie 3 stówki do wzięcia. No i co? Na tym chyba zakończę ten filmik, bo też mówię, trwa dosyć długo, a nie chcę też jakoś tego bardzo, bardzo przeciągać. Powiem tak, jeżeli będziecie gdzieś tam zainteresowani, jeśli będzie pozytywny odzew, no to będziemy ten temat ciągnąć dalej na serwisie Podziemne Typy. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, sugestie, możecie gdzieś tam pisać w komentarzach, możecie gdzieś tam dla zasięgu łapkę w górę zostawić pod tym filmem. No i co, no i w zasadzie tyle, trzymajcie się, zapraszam na gdzieś tam na mój panel na serwisie Podziemne Typy, zapraszam na kanał Podziemne Typy, bardzo fajne, przydatne informacje. No i co, no i tyle, trzymajcie się, hej, cześć.